Patrzcie, jak to wygląda w tej chwili. Dam bidufa. Siemaneczko, witam was w kolejnym odcinku z kart Pokémon Online. W tym odcinku chciałbym pokazać wam unikalny nowy deck, którego modyfikowałem bodajże około 20 razy. Pierwszy oczywiście deck polegał na tym, jak w ogóle znajduje się go w internecie, na kartach z nowego dodatku, jakim jest Pokémon Go. Oczywiście tak, to nie jest nowy jeszcze, ale mimo wszystko nowy znaczy nie do końca dobry. I tak próbowałem nim grać i tak myślę, kurde, no przegrałem raz, przegrałem drugi raz, raz wygrałem, przegrałem kolejny raz. No i myślę, no nie, trzeba to zmodyfikować. Pewnego razu spotkałem gracza, który właśnie zbudował podobny deck, ale troszkę go zmodyfikował. Zobaczyłem kartę, która mnie bardzo zaintrygowała. Oczywiście był tam Cursed Shawel, ale oczywiście postanowiłem znaleźć coś lepszego. Jednakże, ja z tego czasu długo grałem w Hearthstone'a. W Hearthstone'ie był deck, który był dawno temu, budowany na Murloku, który wyciąga dwie karty z talii przeciwnika, jak i też naszej. I dzięki temu oczywiście, że robiło się roszady i modyfikowało tutaj karty, to wyciągało się karty więcej od gracza, od przeciwnika i dzięki temu on tracił karty wszystkie i dzięki temu tracił życia, bo nie miał kart, nie miał czym grać i tak się wygrywało. W końcu w kartach Pokémon zobaczyłem to samo odniesienie. Oczywiście jest deck bazujący na niczym innym jak na karcie, jaką jest Gyarados. Gyarados jest z nowego dodatku, jakim jest Pokémon Go i on daje nam nic innego jak możliwość za każdy rzut właściwy monetą usunięcie dwóch kart z deku przeciwnika. Różnica pomiędzy Hearthstone'em a Pokémon Go jest, znaczy a Pokémon Online jest taka, że tam w Hearthstone'ie traci się życia. Jeśli masz możliwość leczenia swojej postaci, no to masz możliwość przeżycia, ale w Pokémon Online, jeżeli tracisz karty, które możesz ściągnąć na każdą turę, przegrywasz automatycznie, nieważne jaką przewagę masz. Przegrywasz automatycznie. A ten deck, który zbudowałem, nie zadaje żadnych obrażeń. Tylko niszczymy kartę przeciwnika. Jak on faktycznie wygląda, zaraz zobaczycie. Oczywiście pozdrowienia tutaj do Dominika TCG, który oczywiście chce, żeby też ocenił ten deck. Mówię, modyfikowałem go chyba z 20 razy. I teraz spójrzcie, po co jest Bibarel? Bibarel oczywiście jest do ciągnięcia kart z naszego deku. Później mamy Zoroarka. Zoroark służy do tego, że w momencie, kiedy tracimy Gyaradosa i mamy Zoroarka na naszej ławeczce, to używając abilitki Phantom Transformation, wyciągamy kartę od razu ewoluowaną z naszego Discord Pile'a. I w takim przypadku od razu automatycznie podmieniamy Zoroarka na Gyaradosa, dodajemy energię i dzięki temu działamy dalej. Tutaj Mew zwykle zamieniam za Manafiego, żeby tutaj ochronić naszą ławeczkę, ale stwierdziłem, że w momencie, kiedy mamy sytuację, gdzie na samym mulliganie pojawia się tutaj Manafi, to on nic nie zrobi. Więc stwierdziłem, że Mew będzie o wiele bardziej przydatny. No, oczywiście tutaj ewolucję Gyaradosa, pozbywanie się energii u przeciwnika, ewolucję jak najszybciej, kartę, żeby szybko zgarnąć albo Zorue, ewentualnie pozostaje Pokémon z pierwszej ewolucji, wyciąganie kart, żeby szybko nie tracić własnych i wkładanie ich do normalnego deku, podmiana Pokémonów i Yelhorn służy do tego, żeby po prostu w momencie, kiedy damy naszego Magikarpia, żeby przeciwnik nas nie klepał i to mocno, to właśnie używamy Yelhorna, obydwa Pokémony padają, mamy Gyaradosa, oczywiście dzięki temu ewolucja jest i pozbywamy się tej umiejętności, w sensie tej skazy na naszym Pokémonie. Więc to jest mega spoko. Główną kartą jest tutaj Glimmer Tangle, która pozwoli nam w momencie, kiedy damy rzut monetą, jeżeli nam się nie siądzie od razu, to możemy rzucić jeszcze raz. I oczywiście jest to mega mocne, więc dlatego jest to 4-4. Bruno, jak i też Cynthia służą do tego, żeby pozyskiwać karty, bo nasz deck nie polega na tym, żeby wygrywać, tylko żeby przegrywać, jeśli chodzi o nasze Pokémony. Z naszych nagród nie otrzymamy żadnej nagrody. Także tutaj jest kolejna karta bardzo pomocna. Jest to Peonia, która pozwoli nam na zobaczenie trzech kart z naszych prizów i wybranie sobie tych, które nas interesują. Także jest to jedna karta wystarczy. Marni, żeby tej karty, jeżeli mamy zbyt dużo w ręce, to żeby je wsadzić ponownie, tak samo i Bruno do tego służy. Cursed Shawel można tutaj używać czterech, ale zauważyłem, że dwie mi wystarczą. Unlucky Energy do pozyskiwania kart, jak i też Capture Energy do pozyskiwania Pokémonów i wystarczy tylko trzy karty energii wodne.
I to jest tyle pokrótce, jeśli chodzi o sam deck. I oczywiście Irida do wyciągnięcia wodnego pokona i też wodnej energii w razie W. Aktualnie, w końcu, nagrywałem to chyba 3 razy, mogę wam się poszczycić tym, że deck jest finalnie ukończony, bo jeżeli mamy winstreaka i to jest to 7, to znaczy, że jest to dobry deck, w mojej opinii. A zakładam, że w tej chwili, jak już nagrywam po kilka razy, to teraz przegramy. Tak już, taka już jest kolej rzeczy. Przegraliśmy tutaj, on nam... fajnie by było, gdyby on zaczął. O wiele przyjemniej jest dla mnie, no właśnie, jak na złość. Ale mamy dwa karty, które nas interesują. On, widzę, ma coś fajnego, jeśli chodzi o zakładkę. Tak. Ja tylko się jeszcze upewnię, czy wszystko się nagrywa. Zorua leci. Mamy ewolucję, mamy energię. Mamy wszystko, co chcemy. Mamy wszystko, co chcemy. Na razie nie używamy Glimwood Tangle, bo to nie jest potrzebne. Capture energię, żeby tutaj rzucić na kogo. Już wiemy, że jeden bibarel, znaczy bidów, jest w prize'ach. To już wiem, że jest w prize'ach, bo mam dwa, nie? To zostaje na razie. Glimwood Tangle, on może modyfikować to. Mam nadzieję, że tylko nie podmieni swojej ręki. Mam tutaj takie, wiecie... ryzykuję. Teraz ryzykuję, że on rzuci tutaj naszą Marni i nam zresetuje rękę. Bo on w tej chwili ma możliwość używania supporterów. Ja właśnie tego nie lubię, jak mi... No dobra, jest, udało się. I teraz. Energia dosiadła. Teraz ewolucja. Bierzemy Gyaradosa, mamy... Czekaj, mamy dwie... Czekaj, mamy trzy... Czyli jeden Gyarados jest w prize'ach. Jeden Gyarados jest w prize'ach, co... No, mam nadzieję, że wyciągniemy go na czas. Bierzemy ewolucję. Od razu Zoroarka możemy też działać z nim. Energię wyrzucimy, jeżeli się uda. Siedzi pięknie. Mamy tutaj tą rączkę, to nie potrzebujemy. Pyk. Siedzi. No to nie muszę modyfikować. I mam jedną zasadę, którą zabawiam, przestrzegam jej ponad wszystko. Jeśli nawet jeżeli nam nie siądzie więcej niż dwa, lub wysiądzie raz, to nie rerolujemy modyfikacji. Jak widzicie, teraz nam zabrał tą stadiona, więc mamy tylko jedną szansę na reroll kart. Może zdarzyć się częściej, że nie wytropi nam ani razu pierwsze wyrzucenie kart. Więc wolę to, żeby wyrzucić karty, niżeli tak by marnować szansę. I teraz tak, Lucky Energy będziemy chcieli modyfikować. Na razie to sobie podarujemy. Black Energy do kart, no dobra, on będzie nam kisił. On dwie energie potrzebuje do zdawania obrażeń. Więc niech będzie, że laki rzucimy. Tam nic nie robi aż tak bardzo. I nie siedzi, widzicie? Także tu i stadion, jeżeli nam wpadnie ponownie, fajnie było. Ale na razie to ręka no, nie świeci przykładem, jeśli chodzi o dobry mulligan. Bo może być źle. Zaraz się okaże, jak źle może być. Obym się mylił. Energia padła, fajnie. Jest. Mogę podmienić. Mam nadzieję, że coś fajnego siądzie. Jest Glimwood. Ponownie mamy Glimwooda. Capture Energy nie potrzebujemy. To zostaje. I rzucamy. Nie siedzi? Jeszcze raz. Może się zdarzyć, że dwa razy nam nie siądzie. Dwie główki, cztery karty w plecy. Co on stracił? Corviknighta, Corviknighta z Zacjana. To jest najlepszy w ogóle moment w tej rozgrywce, że patrzysz na jakie karty on stracił. To jest najlepsze. Beardkeeper nie ma karty do niszczenia. Tylko podmiana. Sowejsza obrażeń. Patrzcie, co teraz robię. Rzucił, ekstra. Mi to nie przeszkadza. Patrz teraz, co teraz się dzieje, nie? Marnie nie będę ruszał. Pyk. Zoroark. I tamten Pokémon wpadł. Abilitka. Gyaradosik wraca. To jest po prostu przepiękne. Shoela damy. Damy energię. Tutaj będę chciał... Czy mamy coś tutaj na ewolucję? Nie wiemy. Ale tak, Zorua. I tak, bo nam Gyarados może spaść. Teraz. Padł nam Pokémon, więc bierzemy Cynthię.
miarę możliwości pozbywamy się jego energii. Na razie to ładnie siada. Zwykle to nie wpada w ogóle. O kurde, ale wpada ładnie. Teraz ewolucji. Nie, na razie poczekamy, bo mamy tutaj Bibarela mamy. Dobra, Bibarela możemy zgarnąć. Co my teraz możemy zrobić? Jelchorna nie potrzebuje na razie. On nie ma energii, to już jest sukces, nie? Zresztą poczekamy. Nie, i jeszcze raz. Dwa razy nie siadło. Tak się też zdarza i nieraz było tak, że wcześniej taka była seria chyba, bodajże chyba 4 rundy z rzędu. Nie udawało mi się wygrać wcale. Dwie nogi padły. Metal transfer transferuje z tamtego na tutaj. Świetnie. Będzie nam cisnął. D-card dodatkowe spadną, ale... Nie, nie przegraliśmy. 120 obrażeń tylko. Okej, luz. To dla mnie przewaga, w ogóle czas tylko zdobywam na tym, nie? Karta. Magikarpie. Z tym poczekamy. Tutaj energia. Chociaż tej Ewolkę już mogę rzucić. To już mogę rzucić. Będzie mieć drugiego Gyaradosa w razie W. Maker poszedł, to zostaje. Marnin nie chce używać na razie. Lucky, lucky, lucky. To zostaje na razie. Nie potrzebuje nic. Raz, dwa. No, nie, mówię chyba bodajże rekord. To jest chyba 7. 14 kart po prostu się usuwa automatycznie. To był rekord mój. Takie szczęście to mało kiedy się zdarza, nie? Teraz on ma 20 kart. Dzięki Curse Shovel traci on dodatkowe 2. Balon. Czemu to użył? Tak, wszystkie. Mi to nawet na rękę jest. Bo zwróćcie uwagę, co teraz ja zrobię. Dla mnie to jest spoko. Dwie karty poszły. Patrz, co teraz zrobię. Rzucę sobie Magikarpia. Użyję tego. On będzie musiał albo trafić, ale w ogóle w atak, albo cofać tego Pokemona. Ja Lucky, Lucky nie potrzebuję Lucky, Capture nie potrzebuję. Zróbmy tak, że na razie się powstrzymamy, bo kto wie, co może zaraz się stać. Switcha nie zostanie tak, jak jest. Raz. Nie. Dwie karty, dla mnie to sukces. Pamiętajcie, zasada pierwsza, która oczywiście niekiedy mnie tutaj niszczyła w rozgrywkach, to, że myślałem, że trafi się więcej. Nigdy tak nie jest. Modyfikował zabirt keepera. Teraz będzie oczywiście brązągiem, zamieniał nasze lokacje z miejsca. A to czemu? Na Zacjana. Teraz będzie zmieniał. Drugi net, spoko, on nie może atakować, będzie cisnął od razu. Okej. Niszczy od razu. Zaryzykujemy. I teraz tak. Ten Mysterious Veil potrzebuje tego. Rzucamy. Już nie ma drugiego Beard Keepera, zakładam. Teraz zrobimy switcha. Mam nadzieję, że z Zorułą. Energii na razie nie rzucam. Biorę. Aż mnie kusi, żeby tu jej użyć. Ale nie będę miał energii, to mnie martwi niesamowicie. Na razie bym poczekał, aczkolwiek no capture energy. Zaryzykuję, zaryzykuję. Nie ma Zoruły. Mam Iridę, który nie mogę użyć. Mogę zrobić switcha. I to zrobię. Jest już dobrze. Może na razie zostać tak.
ten brązek mi na jego ławce martwi, bo cały czas zmienia sobie pozycję energii. Cały czas za switchem ma. Także przygotował się na, taki, na taką sposobność. Jego stadium mi nie przeszkadza. Spoko. Goś zobaczył moją rękę, ja zobaczyłem tylko jego energię i dostał 3 karty. 9 kart. Ma 9 kart. Jest dobrze. Retreat nie będę chciał robić. Więc Zorue. Na razie poczekamy. Tu mi powraca. I Ride. Wiem, że kurde Bruno byłby lepszy w tej sytuacji. Ale jeszcze poczekamy. Ja w razie W damy Krstrzała na niego. Tu rzucimy wodę. Z tą energią mi martwię. Biorę i idę na początek. Najwyżej zaryzykuję. Tak będzie lepiej. Bo dzięki... Znaczy ja nie mam... mam nie mam Zorue. Ta nie ma Zorue. Nie, jest Zorua, dobra. Jest dobrze. Energię mogę użyć. Phantom. Lucky. Jeszcze bierzemy karty. Yelhorn na razie nie potrzebuje. Raz. Nie. 7 kart. Troszkę się martwię. Nie powiem, troszkę się martwię. Ciśnie. Została mu jedna. Jedna jedyna. Tego on switchować nie może. Yelhorna. Capture Energy. Switchujemy, bo padną Pokémon. Będziemy mieć więcej. Nie siedzi. I przegraliśmy. Na życzenie. Lost, super. Okej, okay, super. Magkarpie jest Bibarel, super. Gdyż marnie będziemy musieli użyć, ale przeżyjemy. Tylko mam nadzieję, żeby tutaj nie było nic, co nie będzie mi tutaj schlebiało. Jeśli chodzi o użycie kart. Mam nadzieję, że tutaj nie będzie deck, który niszczy mi ławeczkę. To jest w ogóle największy problem, nie? O, już się piekli, już jest super. Po prostu Sobli na lidzie już ekstra. Po prostu już mnie to martwi. Marni mogę użyć, mamy Glimwooda. Nie mam energii. Ale mogę ewoluować. Nie mogę ewoluować. Musimy poczekać. Mam nadzieję, że on nie bazuje na stadionach. Oby. Dwie. Oj, 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 tutaj ten drizzle, dwie energie, może tu coś być. Tak jest, 30% padnie mi Gyarados, znaczy Majka w tym padku. Shady Links. Czemu te karty się powinno zbanować? To powinno pójść do bano już. To Shady Links jest zbyt OP. A. To jest deck swing nowy. No, ten Minecraft niestety, ale pada hita. A nie mam energii. Teraz mam energię, mamy capture, także spoko.
będzie Zorua. Switcha nie będziemy robić, więc musimy zrobić nic innego jak Marnie. Ale fajnie wpadło. Dwie energie może się pozbędziemy. Kto wie. Jest. Drugi nie siadło. Raz. Wystarczy. Marnie padło. I chyba energia. Mogę się mylić. Nie wiem, czy to jest w kolejności. Dobra, będzie 5 kart miał. Ale ma deck, jak widzę, z kartami, które są mega stare. Także nie trafiłem na gracza, który zaczął grę wczoraj. No i oczywiście Suicune też gra na ilość kart w ręce też. Także to ma do siebie. 90. Za każdy oczywiście, za każdy twój i przeciwnika. 20 obrażeń. Więc ja nic nie dokładam. To zostawię sobie niepotrzebne. 90. No nie, nie potrzebuję tego. Jest. Nie wróżę tutaj zbyt dobrze, niczemu. 5 kart, czyli 2 dobierzę. Shot. Nie, dealings, dobra. Shady dealings, czyli nie obrażenia. Czyli moje karpie są bezpieczne. Także no, ten nasz deck troszkę jest podatny na tego Inteliona, w momencie kiedy mamy właśnie atak na nim, a nie Shady Dealings, tylko jest Sniper Shot. Deki w ogóle, które pozwalają nam wyciągnąć karty, są dobre, nie? 120. Shawel, piękna sprawa. Energia zostaje, to nie potrzebuje. Liczę tylko jak najwięcej, żeby poszło kart. Wystarczy, 4. Trzeba być teraz pozbyć się jego kart w ręce. Tylko potrzebuję teraz Gyaradosa, nie? Więcej kart w ręce. Będą na hita wszyscy. Wyciąga karty, to jest dobre. Dwie energie poszły. Miejmy nadzieję, że wpadnie. Jest dobrze. Gyarados. Gdzie jest mój Sor? Jest. Ewolucja. Bierzemy, czyli bidufę mamy, czyli potrzebuje, niech będzie tutaj Mew. Na razie poczekamy, nie używamy. Dwa. Wystarczy. Coraz mniej kart. I to marni w ogóle wszystkie lecą w tej chwili, ale fajnie. Ile miał w ogóle marni? Dwie marni poszły. Iridę jedna, z tego co pamiętam. Bakety chyba też poszły. I Lapras chyba wcześniej nie używał, nie pozbywał się. Mogę się mylić. Leczy. Aha. Pozbywa się Special Condition. To jest dobre posunięcie. Na szczęście nas nie skasował. Shawel. Mogę rzucić. Jest dobrze. Jest dobrze. Teraz Zoroarka potrzebuje. Kurde, mam bardzo mało kart. Ile razy grałem wcześniej te 7 zwycięstw? Nigdy nie miałem takich problemów. Nigdy. Zawsze muszę być na live, znaczy na nagraniu to. Dwie energie wyciąga do ręki. Nie do deku. Wyciąga z deku karty. 3.
3. Ewolucję wyciąga. Ma 4 karty. Wystarczy tylko raz dobrze pociągnąć z Gyaradosa. Raz. Ja potrzebuję ewolucji. Rzućmy. Nie mam switcha, Zoroark. Phantom. Może tu robię błąd, bo problem może być taki, tego sortu, że on w tej chwili będzie miał switcha i nam podmieni Pokemona. Ale nam go nie zje. Ma w tej chwili jedną kartę w ręce. Do wyciągnięcia. Ciągnie kartę. Sam się pogrążył. Sam się w tej chwili pogrążył. Nie wiem, co on kombinuje. Patrzcie, jak to wygląda w tej chwili. Dam bidufa. Pozbywa się przeciwnik kart. Przegrywa z automatu. Nic nie należy robić. Tak wygląda deck, pokrótce. Mam nadzieję, że wam się podobał. Tyle z mojej strony, dziękuję za uwagę i widzimy się następnym razem. Trzymajcie się, hej!